Zeznając przed Komisją do Spraw VAT, Paweł Wojtunik powiedział między innymi, chwaląc oczywiście ICBS, któremu szefował, i CBA, któremu szefował potem, powiedział, że on przez te wszystkie lata nigdy nie był pytany przez opozycję, ani w ogóle przez nikogo, zdając sprawozdanie przed Senatem, przed Komisją do Spraw Służb Specjalnych, przed Sejmem również, nigdy nie był pytany o sprawy VAT-owskie, zeznawał pod przysięgą, nie był nigdy pytany, przecież opozycja cały czas grzmiała na temat VAT-u. No w ogóle nie to pamięta? W ogóle to przesłuchanie to przypomina mi trochę takiego przesłuchanie szeryfa, który pilnuje klatki z królikami, gdy przed jego nosem przeganiają kradzione stada bydła i koni. Dzień i noc, można powiedzieć. Więc to jest zadziwiające dobre samopoczucie pana Wojtunika. 9 spraw przez 8 lat. 9 spraw, prawda, kiedy przez 8 lat, kiedy tu przez tylko 3 lata jest ponad 3000 spraw, prawie 4000 osób, które są zatrzymane lub oskarżone w sprawie wyłudzeń VAT-owskich. Nie ma dnia właściwie, żeby CBA nie rozbijało jakiejś kolejnej grupy przestępczej. To jest dla mnie no po prostu kabaret, bo jeśli tak najważniejsza, tak ekskluzywna służba specjalna, jaką niewątpliwie jest i była CBA, twierdzi, że oni nie widzieli problemu, no to można powiedzieć, no to jakim cudem wyparowało te 260 miliardów z VAT-u, ze 100 pewno miliardów z akcyzy dodatkowo, czyli gdzieś łącznie około 400 miliardów złotych. Jeśli oni nie widzieli zasadniczego problemu, to można powiedzieć, to co, nie czytali gazet, gdzie można było w każdej gazecie wyczytać, że można kupić faktury na dowolną ilość. No przecież gangi, różnego rodzaju grupy przestępcze w Polsce przez minione lata przestały zajmować się napadami na tiry, tylko zwykłą bandyterką, tylko zaczęły robić w VAT-ie. No jeśli pan Wojtunik miał świadomość w rozmowie na taśmach, to widać z panią Bieńkowską, że w sprawach spółek Skarbu Państwa dzieją się co najmniej dwuznaczne rzeczy, żeby tylko tak delikatnie to określić, no to jeśli ministrowie tego rządu, w którym był pan Wojtunik, podlegający przecież premierowi tego rządu, pan Graś, opowiadał, że nie robi się teraz w narkotykach, tylko robi się w telefonach, wapnie, cemencie, czy tam, czy w złocie, czy telefonach, czy kawie, czy herbacie, prawda? No to świadomość musiała być wśród rządzących problemu. Jest więc zadziwiające, że nawet nie pytany, gdyby nie był pytany nawet, że nie podjęto szerszych działań na tą skalę. Widocznie miano się tym nie zajmować. No tak by wynikało. Ale powtarzam, to pokazuje, w jakim stanie były też instytucje państwa, bo już widzieliśmy prokuratorów, widzieliśmy przedstawicieli ministerstw, widzieliśmy urzędników, wysokich urzędników skarbowych, no a teraz widzimy przedstawiciela służb specjalnych i właściwie wszyscy, można powiedzieć, wszyscy wszystko wiedzieli, tylko nikt nic nie robił, bo nie było według nich, rozumiem, problemu. Szkoda. Nie było problemu, czy korzystali w jakiś sposób na tym, że nie tylko polskie, ale i międzynarodowe gangi przestępcze tutaj hulały? Ja myślę, że zdecydowanie to było można zaobserwować. No, jeśli w łańcuchu takiej karuzeli VAT-owskiej występowało powiedzmy 150 firm i z tego z 15 krajów, no to chyba było wiadomo, jaka skala przestępczości międzynarodowej jest również obecna. Powtarzam, w dużej mierze to przesłuchanie, obserwując pana Wojtunika, miałem poczucie, bym powiedział, takiej telenoweli brazylijskiej, w której, powtarzam, szeryf pilnuje klatki z kurami, a przed jego nosem przepędzają kradzione stada bydła, koni i czego tam jeszcze, i wozy wyładowane złotem, prawda, przejeżdżają i on no, czuje się, że fantastycznie wypełnia swoje obowiązki.